Dibua od dawna jest miejscem, o którym krążą niesamowite legendy. Niektórzy mówią o nim Hogwart, inni nazywają je żartobliwie klasztorem. Ale co tak naprawdę kryje się za murami tej szkoły? Drodzy gimnazjaliści, jeśli jesteście ciekawi, jakie tajemnice skrywa ta szkoła, to zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego wywiadu, w którym razem z moim rozmówcą postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości trapiące Was przed tą trudną decyzją, jaką jest wybór szkoły. Znajdujemy się właśnie na Strychu. Jest to miejsce samo w sobie owiane tajemnicą, do którego dostęp mają naprawdę nieliczni. Jest z nami dzisiaj pan Rafał Janus, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, panie dyrektorze. Pierwszą z tajemnic, jaką chcemy wyjaśnić i zdradzić, jest ten niezwykły Strych. Czy może pan opowiedzieć, jak to się stało, że właśnie o nim krążą te niesamowite legendy? No to już byś ty bardziej musiała odpowiedzieć na to pytanie. Na co dzień oczywiście nie można tutaj tak swobodnie przebywać i przychodzić niezależnie od woli czy zgody kogoś z nauczycieli, no bo to jest kwestia bezpieczeństwa. To rzeczywiście są niezwykłe przestrzenie, ale organizujemy co jakiś czas możliwość odwiedzenia tego miejsca. Wielkie, wysokie, niezwykłe pomieszczenia przedzielone różnymi stropami, belkami, zakamarki. Tutaj kiedyś była strzelnica na tym strychu. Teraz znajdują się tu różne rzeczy, na przykład jest miejscem treningowym klubu wysokogórskiego. Miejsce niezwykłe, miejsce tajemnicze. To od naszych przyszłych uczniów też będzie zależało, w jaki sposób będzie można je wykorzystać. W dzisiejszych czasach uczniowie gimnazjów coraz częściej wybierają technika z myślą o tym, że przyszli pracodawcy skupiają się na umiejętnościach, a oni dają sobie możliwość pisania matury i ewentualną drogę wybrania studiów. Ale wśród tych wszystkich wątpliwości, dlaczego warto wybrać liceum? Każdy wybiera własną drogę, nie tylko kariery, chociaż niektórzy myślą przede wszystkim tymi kategoriami, ale każdy wybiera własną drogę rozwoju. Liceum ogólnokształcące jest szkołą dla tych, którzy myślą o studiowaniu, patrzą trochę dalej. Powiedziałbym tak, liceum ogólnokształcące daje większe możliwości, jest bardziej obrotowe. Po skończeniu liceum jest więcej możliwości kontynuowania nauki, wyboru różnych kierunków studiów. Tutaj są realizowane niektóre przedmioty w zakresie podstawowym, a te wybrane przez uczniów w zakresie rozszerzonym, które na pewno bardzo dobrze przygotują do podjęcia studiów i do radzenia sobie na nawet najtrudniejszych kierunkach studiów. No właśnie, panie dyrektorze, jakie profile i jakie możliwości przygotowała szkoła dla uczniów starających się w tym roku o podjęcie wyzwania? My staramy się zawsze uwzględniać potrzeby gimnazjalistów, stąd nasze projekty każdego roku wynikają z rozeznania, które robimy wśród gimnazjalistów i także wśród naszych pierwszoklasistów, bo oni dopiero co przed chwilą wybierali i mogą dzielić się spostrzeżeniami, jakiego profilu by bardziej potrzebowali, jakiego przedmiotu chcieliby się uczyć w danej klasie, w danym profilu. Proponujemy tegorocznym gimnazjalistom 7 oddziałów. To są 2 klasy biologiczno-chemiczne, które przez lata nam się bardzo sprawdzają, rozszerzenie biologii, chemii w dużej dawce oraz dodatkowy przedmiot, który się nazywa fizyka w medycynie, gwarantują tym, którzy myślą o kierunkach związanych z kształceniem w sferze przyrodniczej, medycznej, okołomedycznej, gwarantują dobre przygotowanie. 3 klasy matematyczne. Matematyczna z rozszerzoną informatyką, matematyczna z rozszerzonym językiem angielskim i uczniowie tych 2 klas będą mogli wybrać 3 przedmiot rozszerzony poza matematyką i angielskim lub informatyką spośród fizyki lub chemii. 3 klasa matematyczna to jest klasa matematyczno-ekonomiczna, która poza matematyką ma także rozszerzoną geografię.
Proponujemy także dwie klasy humanistyczne. One tradycyjnie nazywamy obie klasami humanistyczno-prawnymi. Podstawy prawa wchodzą w rozszerzoną wiedzę o społeczeństwie, która występuje w obu klasach. Natomiast drugi, poza polskim oczywiście, mocno rozszerzony przedmiot, to do wyboru dla tych uczniów albo historia, albo geografia. Takie 7 propozycji mamy dla tegorocznych gimnazjalistów. Uczniami naszej szkoły są również osoby mieszkające daleko poza Koszalinem, które przyjeżdżają tutaj i praktycznie zaczynają samodzielne życie. Co mają zrobić uczniowie, którzy nikogo nie znają, przychodzą do zupełnie nowego środowiska i boją się, że nie będą zaakceptowani przez swoją klasę, bo choćby dlatego, że nie mają żadnych kolegów, żadnych przyjaciół. No to rzeczywiście jest pewien próg do przekroczenia, ale doświadczenie wielu lat uczy, że te osoby nie mają z tym większych problemów. Tutaj w Koszalinie jest bursa międzyszkolna, są internaty, w których nasi uczniowie mieszkają. Bardzo duży odsetek, gdzieś 30-40% naszych uczniów to są osoby spoza Koszalina, albo dojeżdżające, albo tu mieszkające właśnie w bursie, czy też na stacji. I nie mają z tym żadnego problemu. A co jeśli wybraliśmy klasę i po kilku dniach okazuje się, że ten profil okazuje się zupełnie czymś innym, o czym marzyliśmy, że nasze wyobrażenia były, no cóż, mylne i bardzo pragniemy zmienić klasę. Czy jest możliwość zmiany klasy po 1 września? To jest rzeczywiście jakiś kłopot, ponieważ no, przepisy, ministerialne przepisy są w tej chwili tak sformułowane, że wybór szkoły, wybór klasy, wybór profilu odbywa się no, trochę rzeczywiście zbyt wcześnie i niektórzy uczniowie mają z tym kłopot. Ale sama doskonale wiesz, że w pierwszych tygodniach panuje tu dość duży ruch, dość duża migracja. Jeśli osoby, są osoby, które w danej klasie nie czują się najlepiej, widzą, że to nie ten profil, że wolałyby coś jednak innego rozszerzać, ucząc się w liceum, to one mogą oczywiście to zgłosić i staramy się im pomóc. Jeżeli tylko jest możliwość, to przenosimy, a ponieważ no, szczęśliwie tak zazwyczaj jest, że z jakiejś klasy X ktoś się chce przenieść do klasy Y, a z tej Y do X, no to nie ma wtedy problemu, udaje to się zrobić. Nie mogę obiecać, że zawsze, ale jeśli tylko jest możliwość, to staramy się pójść na rękę. No właśnie, chciałam się spytać o tą maturę. Jakie wyniki uzyskują w ostatnich 2 latach nasi uczniowie? Bardzo dobre. Bardzo dobre są to, mówię to z całą odpowiedzialnością, wyniki, które gwarantują im dobrą pozycję startową do studiowania, do dostania się na uczelnię. Bardzo duża grupa naszych uczniów, absolwentów każdego roku dostaje się na takie kierunki jeszcze bardzo mocno oblegane, na które nie tak łatwo się dostać, bo jak wiemy teraz podstawową miarą przyjmowania na studia jest wynik egzaminu maturalnego. My mamy najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Co ważne, największa grupa osób do tej pory zdawała egzaminy w poziomie rozszerzonym, bo to poziom rozszerzony często na tych bardziej obleganych kierunkach studiów decyduje o przyjęciu na studia. W tej chwili się to trochę zmienia, ponieważ zmieniają się przepisy dotyczące egzaminu maturalnego i każdy uczeń poza przedmiotami obowiązkowymi będzie musiał zdać jeden przedmiot wybrany, który już trzeba zdawać w poziomie rozszerzonym. Nie będzie już teraz wyboru, tak jak było dotychczas. Liczymy na to, że
że tu, tak jak dotychczas, we wszystkich wielu przedmiotach duże grupy tych uczniów będą notowały jak najwyższe wyniki. Są różne metody, którymi ujmuje się wynik szkoły. Właśnie wynik maturalny jest kluczowy. Jeśli spojrzymy na różne wykresy, tabele przygotowywane przez różne instytucje, to wszędzie tam pierwsze ELO jest na pierwszym miejscu. Ze wszystkich wynika, że wynik egzaminu maturalnego jest u nas najwyższy. Jest taki parametr wskazujący na to, czy szkoła jest dobra, czy zła. Jest ich kilka, różne. To jest wynik matury, to jest na przykład pozycja rankingowa, to są wyniki w olimpiadach, ale dla mnie, mnie się wydaje, że najważniejszym parametrem jest coś, co się nazywa w skrócie EWD, czyli edukacyjną wartością dodaną. Bierze tu się pod uwagę stan wiedzy, z jakim uczeń przychodzi do szkoły, i ten stan, z jakim wychodzi, to EWD, taki wykres specjalny powstaje, pokazuje, czy uczeń się rozwinął w szkole, czy też stał w miejscu. Właśnie nasze EWD, to widać, bo można zestawienie zrobić z różnymi innymi szkołami, nasze EWD jest we wszystkich czterech sferach, bo to jest język polski, matematyka oraz przedmioty humanistyczne i przedmioty przyrodnicze, we wszystkich czterech sferach jest najwyższe. To znaczy uczniowie, przychodząc do nas, rozwijają się i wychodząc od nas, jesteśmy pewni i oni wiedzą o tym, że dużo, dużo zyskali. Jakie zajęcia pozalekcyjne może zaoferować nam szkoła? Nasi uczniowie, po pierwsze, są aktywni. To jest ich cecha wyróżniająca. Z tego ja się zawsze cieszyłem bardzo i cieszę. I kiedy widzę tę aktywność, to jestem zbudowany. Mogą uczniowie realizować się w najróżniejszych formach. To są zarówno koła przedmiotowe, koła zainteresowań, jak i zajęcia o charakterze artystycznym, jak koło teatralne, jak redakcja gazetki szkolnej, jak zajęcia chóru czy innych zespołów artystycznych. To są zajęcia sportowe. Przy szkole działa Koszaliński Uczniowski Klub Sportowy, który stwarza możliwość trenowania różnych dyscyplin drużynowych. Ale także oczywiście odbywają się każdego dnia zajęcia szkolnego klubu sportowego, tak zwane SKS-y. Ci, którzy chcą być aktywni, mają taką możliwość. A dlaczego warto zostać uczniem tej szkoły? Warto zostać uczniem liceum ogólnokształcącego, warto zostać uczniem pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dybuła w Koszalinie, bo to dobra szkoła, bo to szkoła, która stoi ludźmi, zarówno nauczycielami, którzy są gotowi do niesienia pomocy, wsparcia swoim uczniom, jak i przede wszystkim uczniami. To uczniowie decydują o charakterze naszej szkoły, a ponieważ sam byłem uczniem tej szkoły, dawno, bo dawno, ale byłem. W gronie pedagogicznym jest też wielu absolwentów szkoły, stąd wiem, o czym mówię. Wiem, że fakt, że się jest uczniem Dybuła, stanowi sam w sobie dużą wartość. Dlatego wszystkich, którzy myślą o wyborze liceum ogólnokształcącego, zapraszam do tej niezwykłej szkoły z bardzo ciekawą atmosferą, z bardzo interesującymi ludźmi, do szkoły owianej trochę tajemnicą, jakąś legendą, do szkoły, w której jest mnóstwo zakamarków, do szkoły, która ma wiele takich miejsc, których odkrywanie też uczniom zajmuje trochę czasu, czasami nawet cały pobyt w szkole może być znaczony takimi powolnymi odkryciami coraz to bardziej interesujących miejsc w szkole. Cóż więc, drodzy uczniowie,
Mamy nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostały chociaż trochę rozwiane. Naprawdę warto zostać uczniem tej szkoły i warto spróbować i warto dać sobie szansę na przeżycie niesamowitej przygody i odkrycie wszystkich tajemnic, jakie towarzyszą tej szkole.